Witam wszystkich młodych naukowców na spotkaniu z cyklu Parabuch Książka w Ruch. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy czytać i eksperymentować. Nasze spotkanie zaczniemy od przeczytania krótkiej bajeczki pod tytułem Furka Pstrokatka. Posłuchajcie. Był sobie dziad i baba. I mieli kurkę pstrokatkę. Znosiła kurka jajeczko. Jajeczko niezwykłe, a złote. Dziad je bił i bił. Nie rozbił. Baba je biła i biła. Nie rozbiła. Myszka biegła, ogonkiem machnęła, jajeczko spadło i się rozbiło. Dziad i baba płaczą, a kurka gdacze. Nie płaczcie, proszę, inne jajeczko wam zniosę. Zwykłe, nie złote. A teraz wszystkich zapraszam na drugą część, eksperyment. A teraz czas na eksperyment. Jest to prosty eksperyment, który możecie wykonać samodzielnie w domu z produktów spożywczych. Co nam będzie potrzebne? 2 takie same naczynia z wodą, sól kuchenna i najważniejsze jajka. Myślę, że wszyscy mają te produkty w swojej kuchni. Zaczynamy. Do jednego naczynia należy wrzucić 10 łyżeczek soli. Teraz mieszamy. Potrzebujemy jajeczka. Jeszcze sobie pomieszamy. Dobrze, i zaczniemy od tego naczynia, w którym nie ma soli. Wrzucamy jajko. Sprawdzamy, co się będzie działo za chwileczkę. O. Co zaobserwowaliśmy? Jajko ma większą gęstość niż woda. Potocznie mówimy, że więcej waży. To sprawia, że w naczyniu bez soli opada na dno. Jego gęstość jest jednak mniejsza niż gęstość wody z solą. Dlatego w drugim naczyniu unosi się. Woda w naczyniu z solą przypomina wodę morską. W morzu pływa się łatwiej niż w jeziorze czy rzece. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi eksperymentami, znajdziecie więcej przepisów w tej książce pod tytułem Latający kapelusz i inne szalone eksperymenty. Polecam!